Hej, siemano ludziska, z tej strony Donner, witam w kolejnym odcinku z Silent Hilla Dwójeczki. W poprzednim odcinku przyszło nam stoczyć starcie z tatuśkiem Angeli oraz Edim. Niestety lub stety właściwie powiedziałbym nie, powiedziałbym, że stety. Stety pozbyliśmy się Ediego. Edim początkowo dał się naprawdę spoko gościem, ale jak się okazało, wcale takim gościem nie był. Kto oglądał poprzedni materiał, ten wie dlaczego. Niemniej jednak trafiliśmy wreszcie do hotelu Lakeview, do hotelu, który był naszym celem już na samym początku gry. Znaleźliśmy na koniec poprzedniego odcinka kluczyk do pomieszczenia 312 i tam się będziemy chcieli udać. Z tym, że ten pokój 312, z tego co kojarzę, jest pokojem, do którego obecnie się i tak nie dostaniemy. Więc porozglądajmy się po prostu tutaj. Nie mogę jeszcze opuścić hotelu. Dobra. Jak się prezentuje mapka? Tutaj nie wejdziemy. Tam już właśnie byliśmy w recepcji. Did I scare you? Yeah, you did. You're here to find Mary, aren't you, James? Well, have you? No. Is that why you're here, too? She's here, isn't she? If you know where she is, tell me. I'm tired of walking. I wish I knew. But she said it in her letter. What letter? Wanna read it? But don't tell Rachel, okay? Who's Rachel? She was our nurse. I took it from her locker. Najdroższa Lauro, zostawiam ten list w rękach Rachel. Poprosiłem, aby ci go wręczyła, kiedy odejdę. Jestem teraz w pięknym i spokojnym miejscu, bardzo, bardzo daleko stąd. Proszę wybacz, że się z tobą nie pożegnałam. Bądź zdrowa, Lauro. I postaraj się nie dawać zbytnio w kość pielęgniarkom, dobrze? Jeszcze jedna rzecz. Jeśli chodzi o Jamesa, wiem, że go nie znosisz. Sądzisz, że nie jest dla mnie zbyt miły, ale proszę, daj mu szansę. Naprawdę, że czasem potrafi być gburowaty i że nie śmieje się zbyt często, ale wewnątrz jest naprawdę cudownym człowiekiem. Lauro, pokochałem cię jak własną córkę. Miałem wielką nadzieję, że cię adaptujemy, gdyby tylko rzeczy potoczyły się inaczej. Wszystkiego najlepszego z okazji 8 urodzin. Na zawsze twoja Mary. Laura, how old are you? I turned 8 last week. So, Mary couldn't have died 3 years ago. Could she really be here? Is this the quiet, beautiful place she was talking about? Me and Mary talked a lot about Silent Hill. She even showed me all her pictures. She really wanted to come back. That's why I'm here. Maybe you'll get it if you see the other letter. The one, Mary. Huh? I must have dropped it. Laura. I gotta find it. Laura! Od początku gry James mówił, że Mary zmarła 3 lata temu z powodu choroby. No ale to jest niemożliwe, tak? Jeżeli tydzień temu Laura skończyła 8 lat i ten właśnie list był napisany na trochę, nie wiadomo w sumie ile, ale no powiedzmy, że na trochę przed jej urodzinami, no to kurde. Jakim cudem niby Mary zmarła 3 lata temu? Coś innego tutaj się musiało wydarzyć i tak jak mówiłem na koniec poprzedniego odcinka, w pokoju 312 będziemy mieli odpowiedzi. O kurde, nie spodziewałem się, że aż tyle tutaj będzie tych. Pamiętam, jak bardzo Mary lubiła grać. Może nie szło jej najlepiej, ale wciąż uwielbiałem jej słuchać. To było tak dawno jeszcze zanim się pobraliśmy. Czemu nagle o tym pomyślałem? Dobre pytanie. Winda standardowo nie działa.
Jakiś przeciwnik. O, właśnie widziałem tego przeciwnika obok mnie. Skoro on był tak blisko mnie, to w sumie powiem wam... Lepiej, żebym na mnie wychodził. Chociaż nie, wyjdę tam, żeby wam pokazać go. Zresztą tak, będę musiał tam wyjść, tak. Gdzie jesteś? O, tu jesteś, właśnie. Zobaczcie, widzicie go? Przecież to jest Abstract Daddy. Tylko, że o wiele, wiele mniej wytrzymałe niż poprzednio. Trochę głupie to jest według mnie. Mogli tutaj dać jakiegoś innego przeciwnika, a nie używać tego samego, który przecież wcześniej był bossem. Wow, 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 wow. Słyszałem kroki, ale myślałem, że te kroki są w jakimś tam, wiecie, pomieszczeniu troszkę dalej, a nie tutaj. No właśnie, myślę, że w tym pomieszczeniu one będą. Te potworki, w sensie ten jeden, no. Masa naboi do pistoletu, myśliwski karabin i to będzie tyle. Koszyk z praniem, ale nic przydatnego. No właśnie, dobra. Czyli też takie dosyć mocno opcjonalne miejsce było. W każdym razie warto było tutaj wejść. Toalety. Nic i nic. Aha. No dobrze, w porządku. Chodźmy w takim razie. Chodźmy na dół, wiecie? Chciałem... Brawo, ja. Chciałem powiedzieć, żebyśmy szli na górę, ale jednak pójdziemy sobie na dół. Chociaż... Dobra, nie. Idziemy na dół. Nie potrafię się zdecydować. Wiem. O, cześć. Padaj. Za mną nic. Ale przeciwnik ta jeden się ukrył fajnie. Stał nieruchomo. Czekał chyba, aż zaświecę na niego. Ja mam tak mało życia? Od kiedy? Sobie ampułkę zgarnę. List Laury możemy raz jeszcze przeczytać, ale czy jest sens go czytać teraz? Mogę, ale to jest chyba jeden to samo. Nic nowego tam nie było. Zdziwiłbym się w sumie, gdyby coś nowego nagle się pojawiło w tym liście, ale wiecie, to jest Silent Hill, wszystko jest możliwe. No dobra, tutaj mamy drzwi i tutaj co mamy tutaj w tej windzie? Buteleczka zmywacza do paznokci. Wydaje się totalnie useless dla nas w tym momencie, ale nic nie jest useless w Silent Hillu. Jeśli możemy to podnieść, to znaczy, że prędzej czy później będziemy mogli też tego użyć. Okej, lećmy zatem na górę. Jak się tutaj to prezentuje? Tak się to prezentuje. Wiecie co? Od razu skoczymy sobie na trzecie pięterko. Tak mówię, nie dostaniemy się do pokoju 312 teraz, przez to, że tu jest zamknięte. Ale słuchajcie tego. Słyszeliście? Wydaje mi się, że powinniście to słyszeć, bo też się wtedy na chwileczkę nie odzywałem. Było słychać głos Mary, krzyczący James. Wiecie co, nie. Na razie pójdziemy w tą stronę tutaj. Tutaj wszystko spróbujemy ogarnąć. Apteczunia. Amunicja, masa amunicji właściwie. Ponownie zresztą. Walizka zamknięta, ale właśnie. Podnieśliśmy wcześniej kluczyk z rybą. Ten kluczyk z rybą właśnie jest w stanie otworzyć tą walizkę. No i spoko, klucz do pokoju 204, fajnie. Nie słyszę niczego w słuchawce, czyżby odcięto linię telefoniczną? Prawdopodobnie tak. Kolejne naboje. I tutaj co będzie? Leży tu jakaś książka, nie wygląda zachęcająco. Czyli nie poczytamy sobie. Okej. Okay. Na biurku leży otwarta książka. Zdaje się, że o medycynie. Nauczyłem się już podręczników medycznych. Nic dobrego z tego nie wynikło. Co? Naczytałem się już. Boże, nauczyłem. Sobie myślę, o co chodzi? Nie widzę tu nic, co mogłoby mi się do czegoś przydać. Jeszcze amunicja, okej. Okay. Do tego pomieszczenia wrócimy się w przyszłości.
Jakby w takiej bardziej odległej przyszłości, powiedziałbym wręcz, że na prawie koniec gry się tutaj wrócimy. Jest to pomieszczenie opcjonalne, ale będę chciał je sobie zaliczyć później. Bo teraz nic tam nie mogę zrobić, ale później już właśnie będę miał taką sposobność. Wiecie co, w sumie, czekajcie, amunicji właśnie mam sporo, 146 do strzelby, no nieźle. Postrzelajmy troszkę, szybko dobi. Nie wiem, czy mi się wydawało, czy słyszałem jakiś szept? Skomlanie? Dziwne to było. Serio, coś słyszałem po swojej lewej. Nie wiem, chyba już mam jakieś urojenia. Klucz do pokoju 204 użyłem, ale jeszcze bym się chciał tutaj rozejrzeć. Tutaj drzwi zamknięte, tutaj też nie dam rady się dostać. Dobra. Za ten 204. Już do windy personelu, okej. Okay. Tutaj nic niestety nie zrobię. Mamy jakąś walizeczkę zamkniętą. Ale właśnie, na łóżku leżą rozrzucone zdjęcia, a to co? Fragment zdjęcia został zamazany flamastrem. I ludziska, tutaj właśnie możemy użyć tego zmywacza do paznokci. Dzięki czemu już mamy hasło. To hasło też jest zupełnie losowe. W sensie ten kod czteroliterowy jest zupełnie losowy. Także warto tego zmywacza użyć, ale też oczywiście nie musicie tego robić. Gdybyście chcieli, to byście mogli sobie tutaj strzelać i prędzej czy później pewnie byście to otworzyli. Pozytywka z kopciuszkiem znaleziona, spoczko. Tutaj nie przejdziemy i tutaj też nic nie zrobimy. Dobra. Czyli co, tutaj mamy wszystko zaliczone. Lecimy zatem na przeciwną stronę. Mamy już dwie pozytywki w tym momencie. Potrzebujemy jeszcze trzeciej. A trzecią będziemy mogli zgarnąć... Nie mam pojęcia gdzie, nie pamiętam, ale zapewne gdzieś niedaleko. Ją znajdziemy. Nie ma co się spieszyć, mamy jeszcze troszkę do przeszukania tutaj. W sumie spróbuję tu wejść. A tutaj użyłem tego klucza. Do pomieszczenia personelu? Tak, to był klucz? Już teraz zapomniałem, co czytałem wcześniej. Chyba tak, do pomieszczenia personelu, zdaje się. A jeszcze bym to sprawdził wszystko i jak widać nie było sensu tego sprawdzać, bo i tak wszystko pozamykane. Energetyczki. Zobaczcie, this permit shall be posted on the conveyance, wait allowance one person. Nie jesteśmy w stanie użyć tej windy, ponieważ, o dobra, tutaj też jest to teraz wyszczególnione. Coś jest napisane nad panelem, co takiego, dopuszczane obciążenie jedna osoba. No właśnie, z tym asortymentem, który mamy, nie damy rady zjechać tą windą. Wiszą to różne notki, ale na żadnej nie napisał niczego ciekawego, fajnie James. Szafka stoi pusta, wygląda to, że mogę w niej przechować swoje rzeczy. No właśnie, możemy tutaj schować dosłownie wszystko, znaczy możemy, musimy schować tutaj dosłownie wszystko, łącznie z apteczkami i całym naszym wyposażeniem. Jedyną rzeczą, która może z nami zostać, nawet latarkę musimy schować, to też musimy schować. Jedne, co może z nami zostać, to tylko i wyłącznie zdjęcie Mary i list od Mary. Chociaż tego zdjęcia Mary nie jestem pewny, ale zobaczmy. No właśnie. List Laury schowajmy. Tylko te rzeczy, z którymi do miasta przyjechaliśmy, czyli zdjęcie Mary i list od Mary. To są jedyne rzeczy, które z nami były. I całą resztę musieliśmy zostawić. To może zostać. Wybierzmy trzecie piętro. Nie da się tam jechać. Drugie piętro, teraz na nim jesteśmy, też się nie da. Pierwsze piętro. W piwnicach już byliśmy właśnie wcześniej. Aha, nie posiadam mapy tego miejsca. No dobrze. Właśnie mapę znalazłem. Okej. Okay. Czyli jesteśmy tutaj. Dobra. Spróbujmy sobie to otworzyć. Zamek zacięty. Okejka. Dobrze, tu jest w miarę jasno. W sumie
Od czego jest ta jasna? Z tej windy chyba. Ale trochę aż zbyt mocno bym powiedział. Ta winda daje. Wszystko zacięte. O proszę, jednak nie takie wszystko. I mamy pozytywka z królewną śnieżką. Czyli mamy już wszystkie pozytywki. Torebki z herbatą, ciasteczka są już długo po terminie. Kurde. Puszki z zupą wyglądają na zjadliwe, ale nie mam jakoś apetytu. Coś mnie to nie dziwi, James. Też chyba bym nie miał apetytu na twoim miejscu. Dobra. To skrzydło zaliczone. Zamek zacięty, zacięty. Tutaj chyba będziemy mogli przejść do tej drzwi. Raczej tak, bo tam są schody. Więc obecnie bym to olał. Poszedłbym dalej. Właśnie, pisało też w recepcji o tym, że właśnie w biurze da się znaleźć tą całą kasetę. Tutaj tą kasetę właśnie mamy do zebrania. Zabrałem kasetę wideo z napisem Silent Hill. I pod kasetą wideo leżał otwieracz do konserw. A, dobrze. Tutaj nic, zamek zacięty, czyli mamy to, po co tutaj właściwie przyszliśmy. Dwie rzeczy, czyli i tą pozytywkę, i tą kasetę. Ale jeszcze oczywiście sprawdzę sobie resztę pomieszczeń. Na pewno coś opcjonalnego tutaj znajdę. To harmonogram dostaw, daty są sprzed roku. Następna amunicja. I to całkiem sporo tej amunicji do tego karabinu myśliwskiego znajdujemy. Nie sądziłem, że jej aż tyle będzie. Dobrze, tu już pozamykane, tędy się nie przedostanę. Więc lecimy na górę, trzeba się... Aha. No to rzeczywiście lecimy na górę. Ani trochę się nie pomyliłem. Jest zbyt ciemno, nie widzę mapy. O kurde, no tego przeciwnika też nie widziałem. Nie mamy radyjka, więc to jest taki jeden mankament, który sprawia, że może tutaj być troszkę ciężej. Ale czy będzie aż tak ciężko, to wątpię. Raczej nie. O proszę, klucz do baru. Nic więcej tutaj nie zrobimy, ale mamy raczej to, po co przyszliśmy. Przepraszam panie, kolego, dziękuję. Dobrze, że oni naprawdę są tacy lewi. Nie są w stanie nas zaatakować. Jedna z puszek nie ma etykiety. Dobrze, skoro mamy otwierać do konserw, to spróbujmy otworzyć. W środku znajdują się żarówki. Ciekawy motyw. Drzwiczki lodówki się zatrzasnęły, nie mogę ich otworzyć. No ale kurde, żeby w konserwie były żarówki, to tego jeszcze nie było. Czegoś takiego jeszcze nie było. No nic, ta żarówka wbrew pozorom jest nam naprawdę bardzo potrzebna. A to dlatego, że próbuję użyć klucza do baru, ale jest zbyt ciemno, nie widzę zamka. Tutaj mamy właśnie lampkę. Brakuje żarówki, więc jej nie włączę. No i tutaj właśnie tą żaróweczkę możemy zamontować. Przez co teraz, albo raczej dzięki temu, jesteśmy w stanie użyć tego klucza do baru. Dosyć śmieszny motyw, bym powiedział. Nie wiem, co o nim myśleć. Takie trochę to dziwne, ale spoko. Teraz ponownie wlećmy sobie na pięterko po te wszystkie nasze rzeczy, a potem zajmiemy się tą zagadką tutaj. Źle poszedłem. Oczywiście, że tak, bo jak żeby inaczej. No nie byłbym sobą, gdybym trafił za pierwszym razem tamtego miejsca. O kurde. Jednak raz mnie uderzyje, ale to nic. Bierzemy wszystko. No i właśnie, mamy też te wszystkie pozytywki, także wiadomo, co nas czeka teraz. Przeciwnicy zniknęli, fajnie się składa. Dobra. Prostokątne wgłębienie. Przed nim znajduje się jakaś tabliczka. Coś jest na niej napisane. Tron księżniczki, która wstała z martwych. Skoro tron księżniczki, która wstała z martwych, no to raczej chodzi o królewną ścieżkę. 7 krasnoludków. Nie chcemy uruchamiać jej. Bez sensu teraz. Tron milczącej księżniczki. Skoro milcząca księżniczka, to raczej mała syrenka. Szczerze powiedziawszy, nie jestem pewny tej małej syrenki, ale dobra, zobaczmy, co jest tutaj napisane.
która umknęła o północy. No to nie, to dobra. To na 100% to jest z kopciuszek. Stoi tu wielka pozytywka. Ale nie możemy jej wziąć, natomiast na środku mamy klucz do krat. Dobra, niech sobie tutaj przygrywa. Nie będziemy tego przecież słuchać. Klucz do krat, ludziska. Oznacza to tyle, że jesteśmy w stanie teraz się dostać na trzecie piętro. No i cóż, 312 jest pokojem, który stoi przed nami. Zanim tam wejdę, to jeszcze tutaj pójdę zobaczyć, czy coś będzie. Ale z tego, co widzę, nie. Zupełnie nic nie ma. Okej, czas poznać prawdę. Przypominacie sobie może ten obraz przed wami. Ten obrazek było widać na kasecie wideo. Z Mary. Chociaż nie, przepraszam, wiecie te kasety wideo? Nie, tak, widzieliście ją. James sobie to przypominał, tą kasetę, w momencie, kiedy rozmawiał pierwszy raz z Marią. Jeśli się nie mylę, właśnie wtedy sobie przypominał Mary w tym pomieszczeniu, w tym pokoju. A mamy też właśnie kasetę wideo. Mówię właśnie, że na kasecie wideo, tak powiedziałem to przed chwilą, bo wiecie, ten obraz taki był jakbyście odpalili jakąś kasetę VHS. I mamy też kasetę VHS, więc być może teraz będziemy w stanie zobaczyć cały filmik, a nie tylko taki fragment z myśli Jamesa. Taśma, którą przez roztargnienie zostawiłem w fotelu przed 3 laty. Używamy. Are you taping again? Come on. I don't know why, but I just love it here. It's so peaceful. You know what I heard? This whole area used to be a sacred place. I think I can see why. It's too bad we have to leave. Please promise you'll take me again, James. Okay?
No, that's not true. She died because she was sick? No, I killed her. Ludziska, ta scena właśnie, która teraz miała miejsce, kiedy byłem właśnie w apartamentach Woodside, mówiłem wam o człowieku, który wyglądał jak James, który siedział właśnie przed telewizorem, siedział na fotelu w takiej pozycji dosyć specyficznej, nie dało się jej zapomnieć, po prostu ta pozycja wyglądała, sugerowała, że osoba, która siedzi na fotelu, była martwa. Zresztą pomijmy całą właśnie tą krew, która też właśnie sugerowała, że ta osoba jest martwa. I skupmy się na pozycji tamtej osoby. James przed chwilą na tym fotelu siedział dosłownie tak samo. Ta sama animacja była siedzenia na fotelu i ta sama scena. Jesteśmy na fotelu, przed nami telewizor i ten statyczny obraz. I na tym właśnie chciałem, żebyście się wtedy skupili w apartamentu Woodside. Teraz wam to tylko przypominam. Stało się. Poznaliśmy prawdę. To James jest odpowiedzialny za śmierć swojej żony. On ją zabił. Dlaczego to zrobił? Jego pobudki, to dlaczego właśnie postąpił tak, a nie inaczej, dlaczego dopuścił się takiej zbrodni. Wytłumaczenie tego jest zależne od zakończenia, które zdobędziemy. Dlatego tutaj nie chcę nic więcej mówić na ten temat. Zobaczymy, jakie będę miał zakończenie tej historii. W każdym razie, James trafił do Silent Hill z powodu tego, że zabił żonę. Angela trafia tutaj, ponieważ zabija swojego ojca. Jeśli chodzi o Ediego, to on zabił psa i postrzelił jeszcze piłkarza w nogę, którego gonił. Wszyscy właśnie, cała nasza trójka zasługiwała na to, by trafić do Silent Hill z powodu zbrodni, które popełniliśmy. Zobaczcie teraz to miejsce, jak ono się zmieniło diametralnie. To pomieszczenie wygląda tak, jak wyglądało wcześniej. Wygląda normalnie. Tutaj wychodzimy, wszystko jest zalane, wszystko jest zniszczone. To już nie jest ten sam hotel, gdzie byliśmy wcześniej. Tutaj możemy grę zapisać i powiem wam, ludziska, że raczej skorzystam z tego save'a. Zrobimy sobie tutaj zapis gry i następny odcinek będzie odcinkiem finałowym z serii Zagrajmy w Silent Hill.
Także ludziska, dzięki za uwagę. Jeżeli wam się ten film podobał, zostawcie łapkę w górę, napiszcie jakiś komentarz, zostawcie suba i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.